Witajcie w Moto Angeles w tym czasie kwarantanny. Mamy 26 marca. Kwarantanna w Hiszpanii jest, powiedziałbym, w takiej wersji na ostro. Ale my nie wychodzimy poza Moto Angeles. Ta mała działka tutaj to jest w przyszłości dobrze przygotowany tor treningowy. Dzisiaj na razie tu jest jeszcze ściernisko, będzie San Francisco. W każdym razie wystarczy do tego, żebyśmy zrobili kilka podstawowych ćwiczeń. Takich, które możemy Wam pokazać, co jest potrzebne, jaki motocykl. My mamy swój flat trackowy, ale słuchajcie, każdy pitbike, na byle jakich oponach, byle nie crossowych, bo te mają zbyt dużo przyczepności. Pitbike, enduro, supermoto idealnie nadaje się do ćwiczenia na flat tracku. I teraz jaki to ma związek z naszymi umiejętnościami na asfalcie? No, gigantyczny. Przede wszystkim na flat tracku budujemy wyczucie uślizgu, budujemy szybkość reakcji ciałem. To jest bardzo ważna rzecz. Szybkość reakcji ciałem, na tym będziemy się dzisiaj skupiać. Ciałem, które ma nam pomagać podnosić motocykl do góry, obniżać motocykl, obniżać mu trakcję albo zwiększać tą trakcję w zależności od tego, co chcemy uzyskać. To wszystko, tą aktywność, taką pamięć mięśniową wyrabiamy tutaj na flat tracku. Dlatego Rossi, dlatego Marquez ćwiczą ten flat track tak bardzo intensywnie. Zaczniemy od prostych rzeczy, a później będziemy dokładać kolejne. Dzisiaj w tej pierwszej części zaczniemy zajmować się pozycją. Pozycja jest bardzo istotna do tego, żeby później dobrze kontrolować ten motocykl. Lecimy. Mamy motocykl, siedzenie jest długie. Większość osób, które przyjeżdża do Moto Angeles, siada na motocykl, ale zamiast usiąść z przodu, siada z tyłu motocykla. Jaka jest różnica między tym, czy siedzimy z przodu, czy z tyłu? Jak widzieliście, kontrola uślizgu nie przynosiła większych problemów. A co się stanie, jeżeli będziemy siedzieć z tyłu? Siedząc z tyłu nie jesteśmy w stanie kontrolować tego slajdu. Ten slajd po pierwsze jest nam trudniej uzyskać, dociążamy tył. Potem jak się zaczyna, zazwyczaj jest mniej progresywne. Nie da się kontrolować motocykla podczas szybkiej jazdy siedząc z tyłu. No dobra, to jakie pierwsze ćwiczenie? No cóż, wsiadamy na motocykl i staramy się kręcić na uślizgach w lewo, na uślizgach w prawo. Niech Was ktoś filmuje albo ustawcie sobie kamerę tak, żebyście mogli robić stopkartkę później, żeby Was nagrywali. Nie traćcie czasu, jeżeli trenujecie i nie możecie weryfikować tego, co robicie, to jest duża szansa, że tracicie czas. Wyeliminujcie tą możliwość. Upewnijcie się, że cały czas nagrywacie to, co robicie. Stopkartka, patrzę, czy mam dobrą pozycję. Nasze drugie ćwiczenie to jest ósemka. Staramy się teraz trzymać gaz i kontrolować uślizg, sterując motocyklem. I do tego sterowania motocyklem będziemy musieli unosić ciało, motocykl do góry. Będziemy musieli prostować, pionować motocykl na uślizgu. Czyli zaczynamy trenować nie ściąganie gazu, nie ściąganie ręki z gazu, ale pracę ciałem. I to jest coś, co będzie nam bardzo potrzebne przy nawrotach i dodawaniu gazu. Ale zacznijmy od ósemki. Dojeżdżamy za oponę, którą chcemy ominąć, dajemy motocykl niżej, chcemy zacieśnić zakręt, potem chcemy wyjść, dajemy motocykl wyżej, praca ciałem jest bardzo istotna i zaczynamy powoli, powoli wdrażać się w ten, w tą pamięć mięśniową, która po prostu pomaga nam podnieść ten motocykl. Zaczynamy powoli wypracować
sobie ten ruch. Kiedy chcemy wyjść na gazie, podnosimy motocykl do góry. Uślizg nie powoduje, że przymykamy gaz. Uślizg powoduje, że chcemy wyjść skutecznie, podnieść motocykl, złapać trakcję i nie przerywając dodawania gazu, wyjść pełną bombą zakrętu. To jest coś, co będzie nam potrzebne w kolejnych ćwiczeniach.